14 maja uczniowie z gimnazjum w Ustrzykach Dolnych uczestniczyli w jednodniowej szkolnej wycieczce edukacyjnej. Pierwszym punktem wycieczki był seans filmowy w kinie Helios w Rzeszowie. Ocean przygód w 3D. Trójwymiarowa podróż małego żółwia. Ocean przygód to film, który po raz pierwszy pokazuje cały świat oceanu. Realizacja obrazu trwała 7 lat. Po 85-minutowym seansie uczniowie mieli czas wolny. Z pełnymi torbami zakupów wracamy do autokaru i jedziemy na Politechnikę Rzeszowską. O godzinie 16 rozpoczęły się edukacyjne 12 pokazy z fizyki na Politechnice Rzeszowskiej. Pierwszym tematem wykładu na Politechnice Rzeszowskiej była optyka. Poznaliśmy wszystkie podstawy optyki. Skraplanie powietrza w ciekłym azocie. Uwaga! Cząsteczki wody, naczynia połączone. Elektrostatyka sprawiła nam chyba najwięcej frajdy. Oczywiście musiały być też wyładowania. Moje doświadczenie, a zarazem ostatnie w tych pokazach w tym roku. Dziękuję serdecznie. Niestety to już koniec. Cała wyprawa i pomysł wycieczki do Rzeszowa odbyła się dzięki wielkiemu zaangażowaniu i poświęceniu magister Magdaleny Bednarz i magister Beaty Łukacz. Dziękujemy.